Cześć, jestem Cydia, to kolejny odcinek Zagrajmy w Rayman Legends. Zaczynamy sobie świat 20 mil morskiej żeglugi. Kolejne 10 czy coś w tym stylu poziomów, myślę, że 10. Jest to świat, w którym wraca ta muzyka. Pamiętacie to z poprzedniej części? Jakie to było cudowne. Niestety zbyt długo się nam nie dali nacieszyć tym. No bo jest to poziom taki troszkę, powiedzmy, nowoczesny. Znaczy nowoczesny. Podwodno-roboci. Mamy tu roboty, które nas chcą zabić. Musimy unikać ich pola rażenia, bo gdy nas tylko namierzą, strzelają do nas i chcą zabić. No a przy okazji też jest to rozdział, który rozgrywa się pod wodą. No właśnie w taki sposób w nas strzelają. Omijanie ich nie jest tak trudne, jak się wydaje, aczkolwiek zbieranie na tym levelu... zbieranie na tej planszy 100% było troszkę trudne. To muszę naprawdę przyznać. Okej, udało się ominąć. Jak szybko się przejdzie przez to, to idzie to naprawdę w miarę sensownie omijać, ale to naprawdę jest spore ryzyko, że się ominie. Że się tego nie ominie, jest ryzyko. No czujecie ten klimat, co nie? Czuć ten dreszczyk w muzyce. Przy okazji można zdobyć coś. W lewo czy w prawo? Chyba w lewo trzeba iść, skoro tam był małak. No, tak mi się wydaje, skoro są tu rzeczy do zebrania i tak dalej, no to... Znaczy, wszędzie są rzeczy do zebrania, więc to nie jest dobre Tu jest secret, goddammit. Jak tu jest secret, to gdzie mam iść? A, tak, tu trzeba było wlecieć. A, i poziom zaliczony. Nie był zbyt długi, szczerze mówiąc. I bierzemy poziom drugi, którego nazwy nie przeczytałem, ale teraz to zrobię. Zwodnicze światła. No tak, ciągle związane z tymi całymi laserkami, którymi oni nas namierzają. Bo na tym będzie się opierał mniej więcej cały rozdział ten. No i na tych robotach, którzy w nas mogą strzelać takimi promieniami, jakby. Niestety tutaj speedrunować za bardzo przez te roboty się nie da, w sensie przez te, które w nas strzelają laserami. Ale jest Murphy, który nam w tym bardzo może pomóc. Na przykład zasłaniając im pole widzenia tym robotom. A to chyba najlepszy sposób, żeby nas nie zauważyli. No tak troszkę. Fak, o, nawet się udało. Tak za szybko to troszkę nacisnąłem, bo chciałem może troszkę coś innego zrobić, ale wyszło to tak jak trzeba, więc spoko. Oni tam sami jakoś się pozabijali, nie wiadomo czemu. Klimat strasznie mi przypomina właśnie Beyond Good and Evil, gdzie też był taki, powiedzmy, level związany z takimi szpiegowskimi rzeczami. Gdy się badało bazę tego całego sekcji Alfa, tak to się nazywało, sekcja Alfa, gdy badało się ich bazy, to bardzo podobnie wyglądało. Murphy, chodź tu. Okej. Co robi ten przycisk? Zasłania kolejny laserek. A to nas zaprowadzi tutaj, zasłaniając też kolejny laser. O, udało mi się to przeżyć jakoś. Co? Co mnie zabiło? What the fuck? Nie wiem, co mnie tam zabiło. Nie było to na pewno miłe dla Barbary, którą teraz gramy. Zdążę? Zdążyłem. Tracę przy tym życie, ale na szczęście zdążyłem to zrobić, przejść. Tutaj też można kilka razy zginąć przez to, że te belki same się przesuwają.
gdy na nich nie stoimy, gdy Murphy ich nie trzyma, bo Murphy cały czas je pcha jakby. One nie są klikalne, tylko są przytrzymywalne jakby. Ja wiem, że to ma mało sensu i właśnie zginąłem, ale trochę tego sensu chyba ma mimo wszystko. No zacięła się troszkę nasza koleżanka. I koniec. Te levele nie są tak krótkie jak te z poprzednich światów, ale wciąż są stosunkowo krótkie. I zaczynamy świat. Pałac z głębin. I te klimaty też już znamy z Raymana Origins. Tak wyglądał świat ostatni, świat pochmurny, który właśnie odbywał się w chmurach. Tam też mieliśmy identyczny klimat. I nawet ta posiadłość, nie zdziwiłbym się, jakby była tą samą posiadłością, w której byliśmy w Raymanie Origins, gdy właśnie goniliśmy tego czarodzieja. A tutaj mamy taki nieliniowy poziom. Możemy iść w lewo albo w prawo. Cóż za nowość. Chodzi tu o to, że musimy otworzyć drzwi i musimy, żeby te drzwi otworzyć, pójść w dwie drogi. Po jednej mamy przełącznik, po drugiej mamy przełącznik, który właśnie nam umożliwi przejście dalej w tym levelu. Nie tędy. Tędy przyszliśmy, ale wrócić musimy inną drogą, więc no też takie fajne, przyjemne. Znaczy, oryginalny. Ta gra jest oryginalna, jest różnorodna i to w takim mega niesamowicie ogromnym stopniu. Okej, już się bałem, że nie będę mógł go ominąć, ale udało się. Bałem się, że wiecie, zawrócić czy coś w tym stylu. Ale na szczęście tego nie zrobił. I też fajna muzyka w tych levelach szpiegowskich gra. Genialna muzyka w tych levelach szpiegowskich gra. No i wracamy do wody. Wracają nasze znienawidzone meduzy z poprzedniej części. W ogóle teraz zauważyłem, że kabel prowadzi w tle. I on na pewno nam troszkę ułatwi poruszanie się, bo wiemy... No, sprawia bardziej liniowy o tą grę. Wow. Tak to zamknąłem w takim stopniu, że gdybym pewnie zamknął źle, to nie mógłbym wrócić. I skończyłoby się to tragicznie. Wow, fajne. Znowu meduzy, więc chodźmy górą. Fuck. Okej, czy to już koniec? Zbierzmy sobie może życie troszkę. W razie W się zawsze przyda. Okej, więc teraz już jesteśmy na miejscu i przejdziemy sobie tamtymi drzwiami. No bo ten poziom jest mały, nie da się ukryć. Jest. Gdzie nas to doprowadzi, teraz jest pytanie. Do kolejnej części tego poziomu. I znowu genialna muza. Ten utwór też uwielbiam. Całkiem fajnie to poszło, gdy się troszkę skupiłem i posłuchaliście sobie muzyki i trzeci poziom zaliczony. A czwarty poziom to stacja infiltracyjna i znowu wraca do nas Murphy, sądząc po miniaturce, a raczej obrazie. W lewo mam iść, jak nigdy. Co tam się stało? Dobra. Troszkę fail masowy. Mimo że miałem życie, to i tak straciłem w bardzo krótkim odstępie czasu oba życie. Ale spoko, bo szybko za drugim razem to zrobiłem. O, jak wam mówiłem, da się to zrobić bez uważania, ale jest to trudne. Wow. Troszkę na farcie to zrobiłem.
Zdążyłem się... Znaczy w ostatniej chwili uruchomiłem Marfiego tam. A tutaj... Nie wiem w ogóle co ja zrobiłem. Tam widzę małaka, którego nie chcę zbierać. Tu widzę drogę dalej. No, ten level jest dobry. Ten level jest mega przyjemny. A tutaj już bez użycia Marfiego musimy to zrobić. No, też jakoś wyszło. Jak to działa? Aha, taka... Nie, wróć. Musimy górą iść, a nie dołem. Na dole mamy tylko secret. Ten secret muszę przyznać, że ciężko jest znaleźć. Znaczy znaleźć nie, bo widać go od razu, ale zebrać, bo musimy naprawdę szybko przebiec, żeby go udało się nam złapać bez stracenia życia. A, tam znowu trzeba obracać coś. O, to też jest bardzo fajne, ponieważ mamy tu motyw fizyki troszkę. Znaczy ta kulka musi się tam toczyć i dzięki temu będziemy mogli przejść dalej. Nie jest to trudne, ale jest to fajne. I kolejne pomieszczenie za nami. Czyżby już był koniec? O, pewnie zaraz będzie. O, jak mam to zrobić? Aha, to się obraca. Spoko. Spokojnie, szybko. Okej. To też tutaj w tym momencie ciekawi mnie, jak na Wii U by się bawiło tymi maszynkami. Wiecie, tam co Murphy normalnie lata z nimi i nam przenosi, to ciekawi mnie, czy może samemu by się to robiło na wersji Wii U, że wiecie, palec byłby tą maszynką całą. Ciekawe naprawdę, jak to tam wygląda. No i poziom zaliczony. No i zaczynamy finałową partię poziomów, 4 poziomy do końca. Pierwszy będzie pewnie typowym, albo no może skrzynkę będziemy gonić, ale nie sądzę. Myślę, że to będzie ostatni taki w miarę typowy poziom. A to jeszcze zobaczymy. Wow. A, to znika. Fajne. Musimy to dołem robić. Tak w miarę wiecie, gdy znika, to my idziemy i tak dalej. W ogóle postaci nie zmieniam od początku gry, znaczy od drugiego odcinka, ale myślę, że Barbara jest w sumie taką najważniejszą postacią poza Raymanem w tej grze. Bo tak ją promowali, więc tak jakoś zostało w umysłach moich graczy, moim. Bo praktycznie na każdym trailerze to była Barbara i coś tam, a tak naprawdę no w grze jest tyle co postacią, więc... Nie wiem. Znaczy ja rozumiem, że w poprzednich częściach te postacie już były przypisane. Był Małak, którego wcześniej nazywało się Teensem. Znaczy, wiecie, mały Teen. Wersja językowa, tak? Ale w poprzednich częściach jakoś tego nie spalszczali, nie wiem czemu. Nie zginąłem. Więc dziwne. Był właśnie Teens, Globox i Rayman oczywiście, tak, no, Rayman. Wiadomo, w wersji z Raymana M był też robot. Znaczy w Raymanie M to było masa tych postaci, ale takie podstawowe to były Teens, Globox i Rayman. A tutaj mamy też te dziewczyny, ale też Barbara nie jest taką jedyną, bo jest ich kilkanaście, więc czemu tak Barbarę promowali? Nie rozumiem, cycki i tak dalej. Na tych trailerach były fajne, ale... No, bez przesady. Dobra, i jesteśmy na miejscu. Myślę, że to jeszcze na dół spadnie i zginiemy, ale na szczęście nie. Wow, kaczki. Za kaczki jest achievement, za rozwalenie kaczek, które mi rzuca ten robot. Za rozwalenie jego samego, niestety, takiego achievementa nie dostaniemy. I do wody! Pięknie, w ostatniej chwili zdążyłem wjechać. Tutaj też.
No, klimacik jest. Klimacik w tych levelach podwodnych jest fajny. Znaczy w tym świecie całym, ale pod wodą to zwykle bardziej czuć ten klimat, że nie możemy być wykryci. Mimo, że możemy być wykryci, ale nie wiem. Jako fan skradanek mówię, że klimat jest przedni. O, znowu zyskujemy rękawice, więc pojawia się rękawicowata muzyka. I znowu level jazdy windą. Trudny level jazdy windą, bo z laserkami po bokach, które będą na tutaj towarzyszyły przez całą grę, znaczy przez całą tą jazdę windą. I chyba to już by było na tyle. O, życie. Wow, udało się. I co? I koniec. Znaczy koniec, ostatnie pomieszczenie pewnie. Bo od razu nam raczej mety nie dadzą. A, czyli to jednak jest level gonienia go. Nie wiem czemu tak późno, gdy już mamy w ogóle tyle lumów. Nie mówię, że to mi przeszkadza, bo nie przeszkadza. Ale mimo wszystko troszkę mnie to dziwi. Że jeszcze w tym levelu wpychają to. Nie wiem, może będzie jakiś fajny level walki z bossem w tym świecie. Taki dwulevelowy. Nie wiem, zobaczymy zaraz. W końcu. Nie ma co gdybać. W sumie on nam uciekł. Nasz kolega nam uciekł, więc... Czego teraz zdobędziemy? W sensie, czy złapiemy tego czarodzieja? To nie wiem. Chyba, że tutaj będzie na nas czekał. Albo uciekał. Dobra, ucieka. No, dopiero teraz zaczął uciekać. Dopiero teraz zaczęła... weszła w życie partia uciekania. Wiecie, muzyka ta i tak dalej, wszystko. O, możemy do dołu strzelać. W tej misji. Normalnie niestety tymi rękawicami nie da się do dołu strzelać. Więc fajnie, że teraz to nam umożliwiają. Przynajmniej gdy się płynie. Te laserki tak fajnie nas otaczają tutaj, że nie ma wielkiego problemu, żeby ich mimo wszystko omijać, ale czuć taką niepewność, czuć to, że w każdej chwili mogą nas złapać, mimo że tak naprawdę nie jest zbyt trudne ich unikanie. I co? To już jest koniec? To już jest koniec. Nie ma już nic. A przed nami poziom już z bossem. Z bossem, a poziom nazywa się Zawsze się znajdzie grubsza ryba. A to nie jest węgorz? Węgorz zbyt gruby nie jest. Ale zobaczymy. O, siema. Pominąłem cutscenkę, przepraszam, niechcący. Wow. Ale chyba na cutscence nic nie było, co najwyżej on tego smoka zawołał, czy coś w tym stylu. Auć. Auć. Dobra, myślę, że będzie drugi raz cutscenka, niestety nie było takowej. Szkoda. Przyjrzyjcie się troszkę temu smokowi, jeśli oglądacie w większej rozdzielczości filmik, bo on jest naprawdę masakrycznie fajnie dopracowany. Każdy szczegół, każdy ten jego włos jest... wygląda bardzo fajnie, po prostu. Nie wiem, na mnie to robi ogromne wrażenie, nie wiem jak na was, ale na mnie to, jak ten Rayman jest dopracowany, jak ta gra jest masakrycznie dopracowana, robi świetne wrażenie. Ale boli poziom trudności. To jest słabe w tej grze. Gra jest zbyt prosta i jedynie szósty świat
a potrafi nam troszkę przysporzyć problemów. No i oczywiście, jeśli chcemy wyzwania, no to możemy pograć sobie w światy zrobione przez... W Daily Challenge i w Weekly Challenge, w których mierzymy się tak jakby z realnymi przeciwnikami. No a jak wiadomo, normalny gracz jest raczej mocniejszy niż komputerowy. Fuck. Tak blisko. Dobra, teraz się dobrze wybić, okej. I gonimy naszego czarodzieja. Wow. Lasery są tutaj, jeszcze mega duży nurt tej wody. Ale jakoś się udało tego ominąć. Zbierz... O, nie udało się złapać małaka. Nie lubię tej nazwy. Czemu ja... Przyzwyczaiłem się już do niej, ale... Zdecydowanie wolę ich nazywać teensami niż małakami. No i spuszczamy wodę. Jakkolwiek głupio to nie brzmi z naszym smoczkiem. No i ostatni poziom. Zobaczymy, co nas tu czeka. Znaczy ostatni poziom przed planszą muzyczną. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt duży. Poziom nazywa się Twór Szaleńca, więc oczekuję walki epickiej z bossem. Czy czegoś w tym stylu. Wiecie, dwa bossy w jednym świecie też mogłyby być ciekawe. O, tu już widzimy wielkiego smoka w tle. I czyżby on miał nam zamiar gonić, mechaniczny smog, gdy prawdziwy zawalił sprawę? Najwyraźniej właśnie tak jest, więc powtórka z rozgrywki, tym razem ze smokiem prawdziwym. Fuck. A, za bardzo się troszkę pośpieszyłem, ale dałem radę przeżyć to. On też, jak widzicie, ma laser, którym tutaj w nas strzela troszkę. A my musimy mu strzelać w jego diament, który ma w sercu, znaczy w ustach, w gębie. Co teraz? Fuck! Nie! Naprawdę, skąd mogłem wiedzieć, że mam stać akurat na tamtym? Dobra, lecimy dalej. Tym razem już wiemy mniej więcej, jak to zrobić. Wow, w ostatniej chwili to uruchomiłem, znaczy unieruchomiłem. Mówiąc dokładnie. I co, teraz walka w powietrzu, tak? Najwyraźniej tak na to się zanosi. Musimy się wycofać za to, żeby on nas nie mógł trafić jego laserkiem. Ale zarazem być przygotowanym, żeby szybko polecieć na drugą stronę i go załatwić. W taki oto piękny sposób. I lecimy dalej. Zostało pewnie jedno uderzenie w niego. Jeden raz jeszcze coś mu będziemy musieli zrobić, znając życie i powiedzenie do trzech razy sztuka, które ta gra bardzo, bardzo wykorzystuje. O, wow. O, tym razem na łańcuchach. Okej. Ciekawi mnie, jak mam go w tej chwili załatwić, będąc na tych łańcuchach całych. Dobra, już wiem, jak mam go załatwić. Jakie fajne, już zapomniałem, jak za pierwszym razem to się robiło. A! Dobra. Okej, udało się. No i boss pokonany. Teraz tylko wyrzucić w powietrze naszego kochanego albo niekochanego kolegę. No i weźmy się za utwór muzyczny. Glu-glu. Chlup-chlup. Też jest genialny. Jest cudowny. Taki, wiecie, słodki w stylu tych utworów muzycznych z pierwszej części. Znaczy z Origins, utworów wodnych.
No to kolejny świat ukończony. Tak naprawdę najmniej lubiana przeze mnie piosenka. Znaczy wciąż genialna, ale ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie skończymy kampanię główną i potem będzie bonusowy odcinek, w którym skończymy bonusową kampanię główną. Whatever, cześć.